Moi drodzy, rozmawiamy, to rozmowy i w klimacie takich rozmów chciałbym, abyśmy każdy wieczór z tych zaplanowanych 6 spędzili. Króciuteńko otrzymałem wczoraj pytanie w kontekście stworzenia. Być może niektórych ten problem nurtuje, być może niektórzy dziwią się, że innych może nurtować. Być może niektórzy w ogóle nie słyszeli o tym, że w ostatnim czasie coraz więcej zwolenników przybywa wyznających teorię, że Pan Bóg stworzył płaską ziemię. Słyszeliście o tym? Słyszeliście. A spotkaliście ludzi, którzy tak są przekonani? Też spotkaliście. Powiem, nawet w naszej społeczności, w Kościele Adwentystów niektórzy dają wiarę teorii płaskiej ziemi. Próbując udowodnić, że to Biblia potwierdza teorię płaskiej ziemi i ktoś kiedyś wprowadził w błąd cały świat, twierdząc, że jest inaczej. Moi drodzy, nie chciałbym zbyt wiele czasu poświęcać temu zagadnieniu, ale powiem tylko tyle, że pierwsi odważni ludzie, którzy zaprzeczyli powszechnemu poglądowi, że Ziemia jest płaska, nie mieli teleskopów, nie mieli przyrządów elektronicznych ani mechanicznych, jak już bliżej współczesności chociażby słynny polski astronom Mikołaj Kopernik, ale oni przeczytali z Biblii, że Ziemia jest zawieszona na niczym. I znając tekst oryginalny, a ci ludzie umieli posługiwać się tym tekstem, z Biblii przeczytali, że Ziemia jest w przestrzeni kulistej. Nie jest w przestrzeni dwuwymiarowej, jest w przestrzeni kulistej. To tylko tak jednym zdaniem. Gdyby kogoś to zagadnienie głębiej nurtowało, to wiem, że dzisiaj jest dostęp na tak zwane jedno kliknięcie do każdego rodzaju informacji i jest wiele wspaniałych również materiałów dowodzących prawdziwości faktu tego, jak Ziemia z rąk Stwórcy wyszła. To tak tylko, myślę, sygnalnie, ale wciąż przypominam, że jeśli kogoś nurtuje jakiś temat, może szepnąć na ucho, może napisać na karteczce pytanie. Postaram się krótko, w miarę możliwości udzielić odpowiedzi, nie zabierając czasu naszym tematom, które głównie nas nurtują i przykuwają naszą uwagę. Moi drodzy, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że prawda ma olbrzymie znaczenie dla życia człowieka. Prawda o tym, że Bóg jest stworzycielem, że Bóg nas stworzył, że mamy szlachetne pochodzenie. Ja nie muszę odwiedzać moich kuzynów w zoo, zamkniętych w klatce. Nie, ja mam szlachetne pochodzenie. Ty też, każdy człowiek, bez względu na to, czy on to uznaje, czy nie. Prorok Izajasz, tak nawiązując jeszcze do tej myśli, napisał pewne bardzo interesujące zdanie. I chciałbym go przywołać w tej chwili. umknął mi. Widzicie, jak to czasami pamięć jest... Tak, rozdział 29 Księgi Izajasza. I w nawiązaniu do tej myśli Bóg zwraca się do ludzi, do tej myśli o stworzeniu, o tym, co wczoraj mówiliśmy, i mówi przez proroka Izajasza: o, jak przewrotni jesteście. Tak, jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną, lub jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: nie on mnie stworzył. Albo garnek mówił o garncarzu: on nic nie umie. To wymowny cytat, to wymowne zdanie, bo z tym problemem mieli ludzie trudność rozwiązać od starożytności. Od starożytności. Dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać o tym, dokąd człowiek odchodzi. I tak jak zapowiedziałem, chcę pokazać wam, że do tej pory na świecie stworzono 4 odpowiedzi na ten problem, a te 4 odpowiedzi dzielą świat, wszystkich ludzi, na 5 części. Jak to jest? Odkryjemy pewną rzecz. Ale wcześniej, jeśli rozmawiamy, powiedzcie mi, jeśli możecie wyrazić, jeśli zdobędziecie się na szczerość, taką bez odpowiedzi, ale przez odpowiedź podniesioną ręką. Kochani, kto z was odczuwa lęk przed śmiercią? Są tacy? Są. Moja ręka jest tylko zachętą, żeby... Dziękuję tym, którzy podnieśli. Odczuwacie lęk przed śmiercią. I wydawałoby się, że to jest naturalny odruch. Ale może drugie pytanie, tak w formie rozmowy. Kto z was chciałby umrzeć? Nie widzę rąk. Nikt nie chciałby umrzeć? No a problem teraz kolejny. A kto z was chciałby w takiej sytuacji, jak jesteśmy, żyć wiecznie? W takiej sytuacji? A nie, w takiej sytuacji nie. Aha, umrzeć nie chcę, żyć nie chcę. To jak to rozwiązać? W takiej sytuacji nie chcielibyśmy, bo my już wybiegamy, że mamy pewną gwarancję, że życie będzie, ale w zupełnie innej okolicznościach. Ale mówimy z pozycji zwykłego, przeciętnego człowieka, nieznającego Boga, który żyje w tym świecie, boryka się z różnymi problemami i wiecie, umrzeć nie chcę, żyć też nie chcę. I jak tu rozwiązać ten problem? Jak się uporać z tym problemem? Lęk przed śmiercią, naturalny lęk przed śmiercią. Lęk przed śmiercią odczuwają wszystkie istoty żyjące, oprócz człowieka. Na zawsze wbił się w moją pamięć pewien obraz z dzieciństwa. Jako młody chłopiec byłem odpowiedzialny za wypas bydła w moim domu. Wiecie, lat 60 temu w zupełnie innych warunkach życie biegło. Niektórzy nie pamiętają tego, mają prawo, a niektórzy już pamiętają. I wiedziałem, jako mały chłopiec, miałem wtedy może lat 7, może 8, że krowy, które najedzą się świeżej, młodej koniczynki, nie mogą się napić wody. Niektórzy wiedzą o tym, bo koniczyna ma tą właściwość, że jeżeli połączy się z wodą, natychmiast następuje proces fermentacji i pęcznieje brzuch i rozrywa. No ja pasłem ten stado krówek, tam ich było 7 czy 8 moich rodziców. Pasłem na pięknej młodej koniczynce, zadowolony, że krowy są zadowolone. No i zapędzałem wieczorem do domu, ale gdzieś nie dopilnowałem, jednak chlipnęła wody gdzieś z jakiejś kałuży, z jakiegoś rowu. No i tak idziemy do tego domu, a mieliśmy dość daleko, bo pastwisko było około 1,5 kilometra od domu. I widzę, że jedna krowa spowalnia ruch i pęcznieje, na oczach pęcznieje. Do domu jeszcze jest jakieś 800 metrów. Popędzam, żeby szybciej do domu, ale ona coraz wolniej, nie pomaga popędzanie i w pewnym momencie pada. No, ja podniosłem alarm. Tato pobiegł szybko, wiecie, bo jest jeszcze szansa, jak szybko się pomoże, żeby spuścić te gazy, ale już było za późno. Więc tam na tej drodze, gdzie ta krowa się przewróciła, zakończyła życie, ojciec podciął gardło, krew zeszła, żeby jeszcze wykorzystać mięso do gospodarstwa. Ale słuchajcie, co było najistotniejszego? Przez następne tygodnie to miejsce, gdzie została wylana krew, krowy obchodziły szerokim łukiem. Szerokim łukiem. Nie przeszły przez to miejsce. A koń, jak szedł w zaprzęgu, bo to było na drodze, nie mógł wyjść z drogi. Jak nachodził na to miejsce, to furkał nozdrzami i szedł, jakby szedł po rozżarzonym węglu przez kilka miesięcy. Do końca jesieni, dopóki zima nie zmyła, nie. Moi drodzy, to jest zagadka życia. To jest pragnienie życia, to jest lęk przed śmiercią, to jest naturalne pragnienie życia, bo my do życia zostaliśmy stworzeni i chcemy żyć, ale nie chcemy cierpieć. W jednym przypadku ludzie chcą umrzeć, gdy cierpią, bo w śmierci widzą koniec cierpienia, ale gdy cierpienie mija, to wraca chęć do życia. Wraca chęć do życia. Bo do życia zostaliśmy stworzeni. Czymże jest śmierć? Czymże jest śmierć, moi drodzy? Czy śmierć jest przeciwieństwem życia? Czy śmierć jest inną formą życia, jak zostajemy przekonani? Nie. Uwzględniając zjawiska fizyczne, chcę powiedzieć wam, że śmierć w stosunku do życia jest tym samym, czym zimno w stosunku do ciepła. Czy zimno istnieje? Istnieje zimno? Nie istnieje zimno. Nie ma źródła zimna. Istnieje tylko ciepło, a zimno jest brakiem ciepła. Ciemność jest brakiem światła. Nie ma źródła ciemności, którą moglibyśmy zmierzyć, którą moglibyśmy sterować, ale mamy źródło światła, które możemy zmierzyć, którym możemy sterować. Może być jaśniejsze światło, więcej światła lub mniej światła. A im mniej światła, tym ciemność większa zalega, bo ciemność to jest brak światła. Śmierć jest brakiem życia. Śmierć jest zniszczeniem życia. I dlatego częstokroć używam pewnego przykładu. Dzisiaj pozwolę sobie również na to. Ta roślinka pięknie żyje, kwitnie, bo źródło jej życia jest w korzeniu. Ale jeśli ja oderwę, nie będziecie mi mieli za złe, ten jeden listek i zapytam, czy ten listek żyje jeszcze? Tak, tu siostra mówi nie. Nie, on już jest martwy. On już jest martwy. W nim jest zdeponowana pewna ilość energii życia, która powoduje, że jest zielony jeszcze, ale każda sekunda on więdnie. My nie zauważamy tych zmian z sekundy na sekundę, ale z każdą sekundą ten listek więdnie. On już jest martwy, bo tajemnica życia tego listka jest w wzrośnięciu z korzeniem. Oderwany od korzenia już jest martwy. Ponieważ źródłem życia jest Bóg. Człowiek w oderwaniu od Boga jest martwy, nawet chodząc. Dlatego Pan Jezus powiedział ciekawe zdanie, bulwersujące, które do tej pory bulwersuje niektórych ludzi, a to zdanie brzmi: niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Jak to umarłych trzeba pogrzebać? Jak to umarli mogą grzebać umarłych? Ha? Właśnie. Człowiek, moi drodzy, jako biorca życia od Boga żyje tylko wtedy, gdy ma nierozerwalną więź z Bogiem. Na przykładzie przyrody, tak jak nierozerwalną więzią jest zrośnięcie listka z korzeniem, bo źródło życia rośliny jest w korzeniu. Bóg używa tej ilustracji, mówi: ja jestem winnym krzewem, tym korzeniem winnego krzewu, a wy jesteście jak te gałązki. Oderwana gałązka od krzewu jest martwa. Jest martwa. I dlatego, gdy Bóg poddał próbie pierwszą parę inteligentnych istot stworzonych na swój obraz i swoje podobieństwo, kiedy dał im rozum, wolną wolę i obdarzył uczuciem wyższym, o tym będziemy mówić na jednym z kolejnych spotkań, że Pan Bóg podzielił się 3 boskimi cechami z człowiekiem. 3 boskie cechy każdy człowiek posiada. Jaki z tego robi użytek, to powiemy o tym. Ale powiedział, moi drodzy, że tajemnica życia jest w społeczności z Nim. Na czym polegał pierwszy grzech? Co było pierwszym grzechem? Nieposłuszeństwo. To już jest skutek. Kochani, pierwszy grzech polegał na zerwaniu więzi z Bogiem, tej niewidzialnej. Bo Bóg powiedział: to drzewo, owoc tego drzewa zarezerwowałem dla siebie, uszanujcie to. Jeśli zerwiecie z tego owocu, Ewa dodaje, nawet jeśli będziecie się go dotykać, to już jest, prawda, umrzecie śmiercią. Czy nie wydawało wam się kiedykolwiek, że to jest zbyt surowa kara za drobne przewinienie? Nie mieliście takiego wrażenia? Ja powiem wam, że wiele lat się borykałem z tym problemem i dziękuję Panu Bogu, że pomógł mi zrozumieć, że śmierć rodzaju ludzkiego, ta w Adamie, nie jest karą. Ona jest skutkiem. Kochani, czy śmierć tego listka jest karą? Nie. Ona jest skutkiem oderwania od korzenia. Jest skutkiem. To jest skutek. Nie ma sensu pytanie, za co ten listek zmarł. Dlaczego? Przykład techniczny. Żarówka świeci. To świecenie jest jej życiem. Pod warunkiem, że ma nierozerwalny kontakt ze źródłem energii, jakim jest elektrownia, generator, akumulator, jakiekolwiek tam źródło. Jeśli żarówka nie świeci, nikt nie pyta, za co żarówka nie świeci. Dlaczego żarówka nie świeci? Dlaczego? To jest skutek, to jest przyczyna i skutek. Śmierć jest skutkiem zerwania niewidzialnej więzi pomiędzy człowiekiem jako stworzeniem, a Bogiem jako Stwórcą. Wiecie, co to są więzi w rodzinie, w małżeństwie, miłość, zaufanie. I wiemy, co to są zerwane więzi, prawda? Wiele rodzin przeżywa dramat zerwanych więzi. Rodzaj ludzki jest, moi drodzy, w zerwanej więzi. Jako dygresję powiem wam, czy wiecie, co znaczy słowo religia? Ha? Co znaczy słowo religia? No bracie, stawiasz takie banalne pytanie. Religia to jest nauka katechezy, katechetyka, prawda? Religia. Nadajemy mu znaczenie teologiczne, nadajemy mu znaczenie światopoglądowe, katecheza, wyznanie, credo, religia. Ale moi drodzy, niewielu o tym wie, jak widzę, i dzisiaj dowiecie się, że słowo religia pochodzi z języka łacińskiego, jest do polskiego zasymilowana i składa się z przedrostka re, i w języku łacińskim legaro. Ci, którzy mają do czynienia z budownictwem, wiedzą, że są takie belki w budownictwie, które nazywają się legary. A dlaczego? Nie dlatego, że leżą. One wiążą, bo słowo legaro w języku łacińskim jest więź. Więź, wiązanie. Wiązanie. A więc religia, relegaro, spolszczone religio, religia, quis regio ego z religio, relegare, to jest więź, wiązanie. Przedrostek re, wiemy co znaczy. Stosujemy go właściwie w złożeniach regeneracja, renowacja, a więc odnowienie czegoś, odnowienie więzi. Aha, to nie jest nawiązanie więzi. Wiecie, renowacja budynku to nie jest wybudowanie budynku. Relegaro, religia, to odnowienie, to przywrócenie czegoś, co było, zostało zniszczone i mamy to przywrócić. Bo życie jest uwarunkowane więzią, nierozerwalną więzią z Bogiem. Ha? Prawdziwa religia to nie liturgia. Prawdziwa religia to relacja, nawiązanie relacji, odbudowanie więzi. Ha? To jest prawdziwa religia. Zapamiętajcie, zapamiętajcie. Czy masz tą relację z Bogiem? I teraz, moi drodzy, na tej podstawie mówimy i przypominamy, śmierć jest brakiem życia, śmierć jest zniszczeniem życia, śmierć jest zerwaniem więzi. Bóg powiedział, śmiercią umrzecie, ale przyszedł ktoś, i wy to znacie, opisuje to początek Biblii, 3 rozdział, i wyczekał na moment, że w pobliżu owego drzewa próby znalazła się niewiasta, Ewa, nasza pramatka. W pobliżu. Przywołał ją, przyszła bliżej i zaczął rozmowę. Od zasiania wątpliwości, czy to prawda? Czy to prawda? Czy to prawda? Słyszałem, że Bóg wam zabronił, że nie możecie jeść. Czy to prawda? No tak, prawda, powiedział. A co jeszcze Pan Bóg powiedział? Że śmiercią umrzemy. O, nie bój się. Pan Bóg was wystraszył. Nigdy nie umrzesz. Widziałaś śmierć? Widziałaś śmierć? Nigdy nie umrzesz. Jesteś nieśmiertelna. Ale Pan Bóg ukrywa przed tobą rzeczy piękniejsze. On chce twojej niewolniczego poddaństwa. On kontroluje cię, żebyś ty czasami nie sięgnęła i nie zrobiła kroku w tą stronę, którą On nie chce. Pan Bóg miał wiele sposobów, aby nie dopuścić do upadku Ewy. Wymienię tylko 3. Mógł z wysokiego nieba w odpowiednim momencie zawołać słodko: Ewunia! Ona natychmiast spuściłaby rękę, wyciąganą powoli po ten zakazany owoc. Nie musiałby wołać. Wtedy żyli w innej rzeczywistości. Kontakt ze światem duchowym nie był ograniczony, jak my dzisiaj mamy. Spotykali się z Bogiem. Pan Bóg mógł przejść obok, tak w zasięgu wzroku. Gdyby Ewa widziała Boga w zasięgu wzroku, czy myślicie, że sięgnęłaby po ten owoc? Nie musiałby sam, mógłby powiedzieć, no z Biblii znamy, że takim najpopularniejszym aniołem, który wykonuje polecenia Boże i kontaktuje się z ludźmi, to anioł Gabriel. Mógł powiedzieć: Gabrielu, wiesz, Ewa tam jest w dużym niebezpieczeństwie, wiesz, przy tym drzewie próby jest, szybko udaj się tam, nie podchodź zbyt blisko, ale tak przejdź, żeby ona cię widziała. Bóg miał jeszcze 1020 innych sposobów, ale gdyby skorzystał z któregokolwiek z nich, wiecie co wąż powiedziałby? Widzisz, jak cię kontroluje? Widzisz, jak cię pilnuje? Żebyś czasami nie zrobiła coś, co jemu się nie podoba. Bóg jest takim ojcem, który oczekuje od swoich dzieci, że będą się zachowywać tak samo w Jego obecności, jak i bez obecności Jego. Rozumiecie? Ja dzisiaj w kazaniu to powiedziałem i nieraz wyznaję, że gdybym fizycznie widział Pana Jezusa, wielu słów bym nie wypowiedział. Gdyby fizycznie Pan Jezus był obecny, wiele rzeczy bym nie zrobił. Wiele filmów bym nie obejrzał, bo z Panem Jezusem nie wypadałoby. Wiecie, wiemy, ale nie ma Pana Jezusa. Nie widzę Go. I tak wydaje mi się, że On mnie też nie widzi. I to jest nasz problem. To jest nasz problem. Nigdy nie umrzesz. Czy wiecie, że w Biblii jest napisane, że wąż jadł ten owoc? Jest napisane w Biblii, czy nie? Czy jest napisane, czy nie? Na pewno nie jest napisane, nie jest użyte słowo wąż jadł owoc. Tak nie jest napisane. Ale czy w Biblii jest napisane, że wąż jadł owoc? Jest napisane, że było dobre do jedzenia. Może wtedy Ewa zobaczyła, że jadł owoc, skoro było dobre do jedzenia. No skąd można wiedzieć, że dobre, jak się nie spróbuje? Aha, więc słuchajcie, w Biblii, bo widzę, że Artur sprawdza już tam, w Biblii jest napisane: a gdy Ewa zobaczyła, że owoc jest dobry do jedzenia. Wiecie, gdyby wąż zachwalał i mówił, że ten owoc jest wspaniały, piękny, smaczny, soczysty, słodki i tak dalej, to ona by tylko słyszała, ale Ewa zobaczyła. A jak można było zobaczyć, że jest coś dobre? A gdy ktoś ugryzł i mówi: zobacz, ja żyję. Widzisz, ja żyję, ja nie umieram. Nieprawda, nigdy nie umrzesz. Nigdy nie umrzesz, bo jesteś nieśmiertelna. I dlatego wymienię w tej chwili te 4 odpowiedzi, jakie ludzie znaleźli na rozwiązanie problemu życia i śmierci. Znów szacunkowo zacznę wymieniać od poglądu, które wyznaje najwięcej ludzi na świecie. Najwięcej ludzi na świecie spośród żyjących uznaje reinkarnację. karnacja. Pogląd, który również wyznaje wielu chrześcijan. Nie wiem, czy spotkaliście się z twierdzeniem, że Chrystus nauczał o reinkarnacji. Nie spotkaliście się? Bo przecież do Jana powiedział, musisz się na nowo narodzić. Drugi raz. I tą rozmowę, przepraszam, do Nikodema, Jan zapisał. I tą rozmowę z Nikodemem niektórzy traktują jako naukę o reinkarnacji. Widzicie, jak można pewne rzeczy. Ale ja wczoraj wspomniałem, nie chcę zajmować się szerokim wyjaśnieniem pojęcia reinkarnacja. Wiem, że się z tym spotkaliście, z tym zagadnieniem spotkaliście się. Najwięcej ludzi na świecie jest przekonanych, że żyją w nieskończoność. Że śmierć jest bramą, przez którą przechodzi się z jednej rzeczywistości w drugą rzeczywistość. Z jednej formy w inną formę. Mówiąc takim obrazem, śmierć jest momentem, w którym człowiek, jakby kierowca, przesiada się na inny rodzaj pojazdu. Zostawia samochód, przesiada się na rower. Zostawia rower, przesiada się na hulajnogę albo odwrotnie. Reinkarnacja to jest zmiana formy życia. Ty żyjesz, ty nie umierasz. To wychodzi naprzeciw tej tęsknocie. Człowiek nie chce, nie umie się pogodzić ze śmiercią. Zresztą Biblia śmierć nazywa ostatnim pokonanym nieprzyjacielem. Bo śmierć to stan zniszczenia życia i my chcemy żyć i łapiemy się jak gdyby każdej iskierki nadziei, nieważne utopijna czy nie, ale zapewnij mnie, że ja nie umrę, że ja będę żył. Ludzie chcą mieć nadzieję życia. Dlatego diabeł wymyśla różne teorie. Druga teoria to teoria wędrówka dusz. Wędrówka dusz. Wędrówka dusz to filozofowie europejscy. Za takiego największego twórcę tej teorii, albo może kompozytora tej teorii, bo przed Platonem też to wyznawano, ale uważa się Platona, który stwierdził, że człowiek jest istotą dualistyczną, od słowa duo podwójną. Ten dualizm w naturze wyraża się tym, że człowiek składa się ze śmiertelnego ciała i pierwiastka nieśmiertelnego, zwanego duszą. W języku greckim psyche, w języku hebrajskim nefesh. Ten pierwiastek duchowy, czyli dusza, jest nieśmiertelna, a więc ja umrę niecały. To tylko ciało moje umiera. Potem Tomasz z Akwinu nazwał ciało więzieniem duszy, że dopóki ciało żyje, to dusza jest uwięziona w ciele, a gdy ciało umiera, to dusza wtedy oddycha wolnością i zaczyna wędrówkę. Wędrówkę od razu na sąd boski po to, aby we właściwy sposób zostać oceniony i odebrać stosowną nagrodę lub karę. W tej koncepcji były tylko dwie opcje, nagroda lub kara, a więc dwie opcje. Ta dusza mogła, jeśli zasłużyła na nagrodę, mogła otrzymać nagrodę, a jeśli zasłużyła na karę, otrzymała karę. Wędrówka dusz. Trzeci pogląd, moi drodzy, to od łacińskiego słowa nihil, nazywamy nihilizmem. Nihilizm. Z języka łacińskiego nihil to znaczy nic. Nihilizm to jest nicość. Pogląd ten wyznają przede wszystkim ateiści, ludzie odrzucający istnienie Boga, istnienie świata pozamaterialnego, świata duchowego. Nihilizm. Z nicości pojawialiśmy się, przypadkiem zaistnieliśmy, żyjemy przypadkiem nasze życie się skończy i wracamy do nicości. Z nicości powstaliśmy i do nicości zmierzamy. Nie ma nic, beznadzieja, nihilizm, nicość. Czwarty pogląd, moi drodzy, to ja to nazywam śmierć równa się sen, z którego jest zmartwychwstanie. I coś nam to mówi. Coś nam to mówi. Nikt nie wymyślił jeszcze piątej jakiejś opcji. Być może ktoś z was wymyśli jakąś piątą opcję i będzie słynnym nauczycielem zyskującym swoich zwolenników i uczniów. To przypisuje się tam konfucjonizmowi, to wędrówka dusz to Grecji, Platonowi, nihilizm przypisuje się Darwinowi, aczkolwiek przed nim też były pewne śmierć jako sen, z którego będzie zmartwychwstanie, to twórcą tego wyjaśnienia jest Bóg, Stworzyciel. Jest Stworzyciel. Ale powiedziałem, że istnieje 5 stanowisk. I jest jeszcze 5. stanowisko. A 5. stanowisko to jest hybryda stworzona z poglądu 2. i 4. Pogląd 2 i pogląd 4. I to jest pogląd powszechnie nauczany w większości kościołów chrześcijańskich, zarówno obrządku rzymskiego, jak i obrządku wschodniego prawosławnego, jak również w większości kościołów ruchów protestanckich. Katolicyzm i chrześcijaństwo dzisiaj zaakceptowało neoplatonizm o wędrówce dusz, dlatego przyjmuje dualistyczną formę życia, że człowiek składa się ze śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy i w chwili śmierci dusza opuszcza ciało, ciało rozsypuje się w proch, a dusza wędruje, przy czym katolicyzm ubogacił grecką koncepcję wędrówki dusz, dlatego że stworzył aż 4 miejsca, do których dusza po śmierci idzie. Ha? Nie wiedzieliście o tym? No to zapamiętajcie, możecie sprawdzić, czy to, co mówię, jest prawdą. A dzisiaj, jak mówię, dostęp do wiedzy jest na jedno kliknięcie. Oczywiście dzisiaj Kościół się wstydzi pewnych twierdzeń i nie przyznaje się, najlepiej by wymazał. Ale moi drodzy, wymieniam te 4 miejsca, które Kościół rzymskokatolicki wymyślił dla dusz wędrujących po opuszczeniu ciała. Niebo dla zasłużonych. Piekło dla niepoprawnych przestępców. Pomiędzy tym czyściec dla takich, których do piekła szkoda, a do nieba jeszcze się nie nadają. Więc to jest czyściec. No wiecie, druga szansa. To jest naprawdę pocieszające i łaskawe. Ale moi drodzy, nietłumaczone na język polski 4. miejsce nazywało się limbo. Możecie wpisać sobie w Google'ach limbo albo otchłań. to czwarte miejsce to jest otchłań dla duszyczek zmarłych dzieci bez chrztu. Dlaczego rodzice tak śpieszą się z chrztem niemowląt? Bo gdyby, nie daj Boże, zmarło dzieciątko przed chrztem, nieochrzczone nie może iść do nieba. Do czyśćca też nie, no bo nic złego nie zrobiło, do piekła tym bardziej nie. No więc trzeba to jeszcze czwarte, chociaż dzisiaj już Kościół raczej skłania się, zapomina i nie naucza o limbo. Wiecie, to jest ta przemiana, taka bardzo cicha, ale możecie to sprawdzić. Do niedawna jeszcze Kościół nauczał, ale pozostałość tego jest w tym pośpiechu z chrztem dla niemowląt. Bo gdyby tak dziecię umarło bez chrztu, no to cóż, nie może wejść do nieba, bo przepustką do nieba jest chrzest w nauczaniu Kościoła powszechnego, z którego niektórzy z was z pewnością pochodzą czy wyszli. A więc, moi drodzy, ten piąty pogląd to pseudochrześcijański, bo chrześcijański pogląd, chrystusowy pogląd to jest ten czwarty. Natomiast w teologii Kościoła katolickiego i wielu protestantów Bóg sądzić będzie człowieka 2 razy. To nawet ludzkie sądy nie dopuszczają do tego, żeby człowiek był sądzony 2 razy za to samo przestępstwo. A Bóg za to samo życie, według tej piątej hybrydowej teologii, bo to jest, ja to nazywam hybrydą. Wiecie, co jest hybryda? Dzisiaj modne są samochody hybrydowe, czyli połączenie 2 różnych źródeł napędu. Tu jest połączenie 2 różnych teorii niemożliwych do pogodzenia. Dlatego, że Kościół wierzy i podczas pogrzebu duszę święci zaprowadzają do raju, a potem odbywają się msze za duszę zmarłego, żeby nie cierpiał mąk krzyżowych, i tak na dobrą sprawę biedna rodzina nie wie, co się z tą duszą zmarłego dzieje. Tak na wszelki wypadek. Ale wiecie, co jest zagadką, o czym będę mówił jutro? Że te dusze zmarłych przychodzą i nękają rodzinę, oczekując pomocy, i gdy dadzą na mszę, dusza znika, dając potwierdzenie, że ona cierpiała, a gdy rodzina się ujęła, przestała cierpieć, przestała przychodzić. To jest dość powszechne zjawisko, które dzisiaj wielu ludzi doświadcza. O tym będziemy mówić jutro. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie. Ten pogląd, moi drodzy, mówi o 2 rodzajach sądu. Bo od razu po śmierci dusza jest osądzona i idzie w odpowiednie miejsce, wędrówka dusz. Moi drodzy, ten pogląd od tego różni się tym, że człowiek żyje raz, umiera raz i dusza już nie pojawia się w ciele. Aczkolwiek według nauki o zmartwychwstaniu, bo Kościół katolicki również nie odrzucił ewangelicznej nauki o zmartwychwstaniu, dlatego wierzę w ciała zmartwychwstanie, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i sąd ostateczny. Te elementy biblijnej Ewangelii znajdują się w nauczaniu powszechnego i szeroko ujętego chrześcijaństwa. A więc dlatego te 4 poglądy dzielą ludzi na 5 różnych grup. Rozumiemy? Na 5 różnych grup. Kochani, ile ludzi żyje na świecie? Wszyscy mieszczą się w jednej z tych 5 grup. W jednej z tych 5 grup. Nie ma więcej. Wy poznaliście Ewangelię i uwierzyliście, że śmierć jest stanem snu, czyli stanem nieświadomości. Jeden z najmądrzejszych ludzi starożytności, Salomon, zostawił spuściznę myśli teologicznej, filozoficznej i życiowej w swoich trzech księgach znajdujących się w kanonie Biblii, to Przypowieści, Księga Kaznodziei i Pieśń nad Pieśniami. I tam znajdują się słowa w 9 rozdziale, które wielu z was zna na pamięć, ja również cytuję. Wiedzą bowiem żywi, że umrzeć muszą. Czy ktoś z was nie wie o tym? Nasz sąsiad często powtarzał, jak spotykaliśmy się, staruszek dożył 90 lat, ale często powtarzał już tak w końcówce swoich lat, panie Zenonie, na starość każdy umrzeć musi, ale młody może. I taka jest rzeczywistość życia. Taka jest rzeczywistość życia. Prawda? Gdy miałem lat 20, planowałem, co będę robił za kolejnych 20, za 30, ale dzisiaj już nie planuję na tak daleko, bo wiem. No i teraz jak się pogodzić? Czy śmierć musi wywoływać poczucie lęku? Czy ja mam się bać? Czy ja muszę się bać śmierci? Nie. Kochani, jeśli rzeczywiście Pan Jezus porównał śmierć do snu i apostołowie często o zmarłych mówili, że oni śpią, Jeśli znamy opis 11 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, słuchajcie, musimy iść do Betanii, bo tam muszę obudzić ze snu naszego przyjaciela Łazarza. No to uczniowie zrobili zdumione miny, jak to musisz iść tyle kilometrów, żeby go obudzić ze snu, a nie ma go tam kto obudzić. No budzików wtedy nie mieli elektronicznych, prawda? No ale nie ma go kto obudzić. Zresztą jak się wyśpi, to sam się obudzi. Ale oni nie wiedzieli, nie rozumieli. Pan Jezus im to też tak zagadkowo powiedział, wiecie, zagadkowo, że w pierwszym momencie nie wiedzieli, że mówił o jego śmierci. Ale śmierć człowieka w oczach Bożych jest tak jak sen. Pod jakim względem? No, jest różnica między naszym codziennym snem, kiedy zamykamy powieki i tracimy kontakt z otoczeniem, ale oddychamy. Serce nie przestaje bić, zwalnia tętno, owszem, spada temperatura, spada ciśnienie, wyłącza się funkcja mózgu i odpoczywamy. I na dźwięk budzika, albo wołanie kogoś, albo już sytości snu, budzimy się rankiem i kontynuujemy życie. Śmierć jest o tyle głębszym snem, że żaden budzik nie obudzi, żaden człowiek nie obudzi, bo nie ma takiej możliwości, ale ten, który jest dawcą życia, ten, który jest naszym stworzycielem, zagwarantował przywrócenie do życia. Jednym z ulubionych cytatów w tym temacie dla mnie jest krótka relacja Jana zapisana w 5 rozdziale i tam wersety 25, potem 28 i 29. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. To jest tylko krótka notatka. Pan Jezus mówił z pewnością przepiękne słowa, że słuchacze słuchali, mówiąc kolokwialnie, z otwartą buzią. Jan tylko pewne myśli, takie perełki zanotował i dalej zanotował. Nie dziwcie się temu, co wam powiedziałem, co słyszycie, bo nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie dziwcie się temu. Dlaczego ten fragment jest ulubionym fragmentem, jak wspomniałem, dla mnie? Ze względu na ten prosty, krótki zwrot. Nie dziwcie się temu. Ludzie żyjący 2000 lat temu mieli podobne problemy. I może wtedy były inne proporcje, ale byli tacy, którzy wierzyli w reinkarnację, byli tacy, którzy wierzyli w reinkarnację dusz, w wędrówkę dusz, byli tacy, którzy wierzyli w nihilizm, nawet w narodzie izraelskim. Kto nie wierzył w zmartwychwstanie? Proszę? Faryzeusze, nie? Sadyceusze, czy saduceusze. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, oni nie wierzyli w świat. To byli nihiliści ówczesnego czasu. I byli tacy, którzy wierzyli, że śmierć jest chwilową przerwą w życiu, jest snem, z którego będzie zmartwychwzbudzenie. Wiecie, zmartwychwstanie, jedno słowo, to jest cały zwrot. Z martwych wstanie. A więc zanim wstanie, jest martwy. Jest martwy. Z martwych wstanie. Albo z martwych wzbudzenie. Wzbudzi. Pan Jezus przyjdzie. Kochani, kto z was boi się kłaść do łóżka każdego wieczoru? Ręka do góry. Nie boicie się? Czemu nie? A są ludzie, którzy mają lęk przed ciemnością i boją się kłaść. Zasypiają przy zapalonym świetle albo proszą, żeby ktoś był w tym czasie. Ale to są stany chorobowe, to są fobie różnego rodzaju. W naturalnych warunkach nikt z nas nie boi się wieczorem położyć do łóżka spać. Czyż nie? Nawet ciągnie nas do tego łóżka, bo mamy tą nadzieję, że rankiem wstaniemy. Chociaż nie mamy tej pewności. Śpiewamy w jednej pieśni, kiedy ranne wstają zorze. Tam jest ten fragment, wielu śmierci snem upadło, co się wczoraj spać pokładło. Prawda? My się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili. My nie mamy pewności, czy jutro wstaniemy. Czy ktoś może zapewnić, tak, ja na pewno jutro wstanę? Mamy tą nadzieję, żyjemy, mamy doświadczenie życia. Ale z biegiem czasu wiemy, mamy świadomość przemijania, mamy świadomość, że nasze życie na tej ziemi się kończy. Ale jeśli prawda ma takie znaczenie dla ciebie jak powietrze, wczoraj opowiadałem o tym, jak Sokrates odpowiedział młodzieńcowi, co to jest prawda. On mu powiedział to doświadczalnie. Jeśli prawda dla ciebie jak powietrze, to mój drogi bracie, siostro, młodzieńcze, panienko, pamiętaj. Jeśli rozumiesz, że śmierć jest snem, to ta świadomość daje taki pokój, że ja nie boję się śmierci. Nie odczuwam lęku przed śmiercią. Gdyby nawet dzisiaj ona nastąpiła, mam wewnętrzny pokój, świadczę o tym, bo uwierzyłem, że jest ktoś, kto obiecał, że obudzi, że przywróci do życia. O, to jest nadzieja. Ta nadzieja wnosi taki pokój do serca, którego nie da się podrobić, którego nie da się udawać, którego nikt inny nie da. Pan Jezus dał obietnicę, Jan ją zapisał. Pokój mój chcę dać wam, pokój, którego świat wam dać nie może, bo go nie ma. No ja wam nie dam czegoś, czego nie mam. Ale wiecie, ten pokój jest tak niepodzielną wartością, jak zdrowie, jak siła. Że człowiek drugiemu człowiekowi tego pokoju nie użyczy, nawet jeśli go ma w sercu. Ale ten, który dał mnie pokój do serca, czym się dzielę z wami, on może dać ten pokój do serca tobie, który dzisiaj odczuwasz lęk przed śmiercią. Bo ten lęk przed śmiercią to jest sygnał. To jest czerwone pulsujące czy pomarańczowe pulsujące światełko na tablicy rozdzielczej twojego życia, że coś szwankuje na linii łączności między tobą a Bogiem. Tak. Że ta łączność jest przerwana. Wiecie, jak jest niedokładny kontakt gdzieś tam w przewodzie, to żarówka zaczyna migać, błyskać, nie świeci ciągłym światełkiem. Aha, mówimy, gdzieś tam coś źle styka. Elektrycy wiedzą to lepiej. Prawda? Jeżeli w twoim sercu jest lęk, obawa, nie mówiąc strach przed śmiercią, to zweryfikuj swoją religię. Zweryfikuj swoją religię. Zastanów się, co dla ciebie znaczy słowo religia. Po co ty sięgasz po Biblię? Co ona ci daje? Bo prawda wnosi pokój. I dlatego dziś, przyjacielu, bracie i siostro, dziś, teraz Pan Jezus chce dać pokój do twojego serca. Poprzez poznanie prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was uwolni od czego? Od lęku, obaw, strachu, niepewności. Prawda daje wolność. Prawda daje poczucie spokoju. Poznanie prawdy i w tym temacie. Dlatego śmierć jest naszym wrogiem, bo śmierć to zniszczone życie. To zniszczone życie. I my w oderwaniu od Boga jesteśmy martwi, ale Bóg przyszedł, aby dać nam nadzieję. Bóg przyszedł w postaci człowieka, aby przywrócić więź, aby naprawić te relacje, Dlatego na koniec dzisiejszej rozmowy chciałbym otworzyć przed wami drugi list do Koryntian i przepiękne świadectwo Pawła, który tak rozumiał istotę misji, istotę Ewangelii i napisał tak. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Przebaczając grzech, usuwając to, co nas dzieli, bo grzech zło dzieli. To nas dzieli. Wiecie, kiedy są zerwane więzi? Gdy ktoś nam wyrządzi przykrość, krzywdę, skrzywdzi nas. Grzech, zło dzieli. Bóg przyszedł w postaci ludzkiej, aby pojednać świat z sobą. I poruczył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bo wiecie, nie da się tego rozkazać. Czy można komuś rozkazać miłość? Czy komuś można rozkazać przebaczenie? Nie. Ja mogę jedynie prosić. I Bóg prosi, Bóg, Stwórca Wszechświata, przez swój list, przez swoich posłańców prosi. Widzieliście jakiegoś króla, który prosi swoich podwładnych? Jest tylko jeden w kosmosie. To jest Bóg, Stwórca, dawca życia, Stwórca szczęścia, który wpoił w nasze serca tęsknotę za szczęściem, pragnienie szczęścia. To szczęście zostało zniszczone przez grzech. A on mówi, ja to chcę naprawić. Ja to chcę naprawić. Pozwolisz? Pozwolisz, żebym to naprawił? Ja Ci chcę przebaczyć każdy grzech, który oddziela nas. Ja chcę w Twoje serce wnieść ten spokój, tą nadzieję, żebyś Ty wiedział, że gdy przyjdzie nawet ostatni dzień Twojego biologicznego życia, to jest tylko sen. Zaśniesz, ja Cię obudzę. Ja Cię obudzę. Takiej nadziei nie daje żadna z trzech poprzednich koncepcji. I takiej nadziei nie daje czwarta koncepcja zanieczyszczona którymkolwiek poglądem. Dlatego ludzie znajdujący się w tej piątej grupie, którzy wiedzą, że będzie zmartwychwstanie, ale ta nauka o zmartwychwstaniu została zanieczyszczona kłamstwem szatana o wędrówce dusz. To tak jak zanieczyszczone powietrze. Rozumiecie? Jak zanieczyszczone powietrze. Ta nauka daje pokój do serca tylko wtedy, gdy występuje solo, gdy występuje jedyna, gdy jedynie wierzysz temu, co Pan Jezus powiedział, bez cienia wątpliwości. Bo wątpliwość to jest właśnie to iskrzenie na styku, niedokładny styk, to jest wątpliwość. I wtedy nasze światełko tak miga. No, niby wierzę, ale mam wątpliwości. Bracia i siostry, Bóg jest wspaniałym Stworzycielem, Ojcem, który nie zapomniał o nas. Nie zostawił nas na pastwę losu, nie zostawił nas jako ofiary w rękach kata, ale przyszedł, aby nas wykupić. Będziemy o tym mówić. Jutro spotykamy się znów. Zaproście swoich bliskich. Może ktoś zechce przyjść, będzie miał chwilę czasu jeszcze. Będziemy mówić o tych cudach kontaktu z umarłymi. Rękopis z Czyśćca. To fakt. Ktoś otrzymał. Będziemy starali się spojrzeć z pozycji Biblii i ustosunkować się do tych zdarzeń, do tych faktycznych zdarzeń, do tych cudów, które dla wielu ludzi są 100% potwierdzeniem prawdziwości tej drugiej teorii, że jest wędrówka dusz lub reinkarnacji, że jest życie powtórzone po raz kolejny. Ale o tym jutro. Dzisiaj, kończąc, chciałbym też podziękować Bogu w modlitwie i dlatego proszę, abyśmy powstali. Kochany nasz Ojcze Boże, Stworzycielu nasz, z wielkim szacunkiem do Ciebie, ale też z wielką wdzięcznością w sercu przychodzimy, aby podziękować Ci, że Ty przynosisz pojednanie, że Ty przyszedłeś, aby odbudować zerwane więzi, naprawić te zerwane więzi. Że Ty przyszedłeś, aby dać człowiekowi pokój, aby wyjaśnić, aby powiedzieć prawdę, aby człowiek mógł odetchnąć jak czystym powietrzem i być spokojny, aby usunąć wszelki lęk, wszelki strach, obawę, aby mieć tą nadzieję, że kiedy Ty powrócisz, powiedziałeś, że powrócisz i my wierzymy, że powrócisz, że wtedy z martwych wzbudzisz wszystkich. Ale różny los spotka różnych ludzi. Dlatego pragniemy znaleźć się wśród tych, którzy przywróceni będą do życia. I o to prosimy dzisiaj. Pomóż nam wierzyć, wierzyć i kochać całym sercem. Pomóż nam pokonywać wątpliwości. Daj ten pokój do serca, szczególnie tym braciom, siostrom, którzy szczerze wyznali, że mają pewne obawy, mają pewien lęk w swoim sercu. Panie, daj im ten pokój, który usuwa wszelki lęk, aby w całkowitym zaufaniu, w całkowitej jedności z Tobą mogli tak spokojnymi być, jak przed snem każdego wieczoru. aby mieli tą nadzieję, że są w Twoich rękach bezpieczni. O to proszę, w Twoim imieniu, Panie Jezu, pokładając ufność, ufając Twoim obietnicom, bo Ty obiecałeś, Ty nie zawodzisz, Ty spełniasz swoje obietnice, trzymamy Cię za słowo i wierzę, że ten pokój stanie się udziałem tych osób, które dziś jeszcze tego pokoju do końca nie mają. Niech Twoje błogosławieństwo będzie naszym udziałem każdego dnia, bo Tobie zaufaliśmy i chcemy do końca w tym zaufaniu wytrwać. Amen.